Olgierd Łukaszewicz jest wybitnym aktorem, któremu kino dało niezwykłą popularność, bo na ekran wnosił liryzm i wrażliwość. Szczególnie dobrze potrafili wykorzystać to reżyserzy Kazimierz Kuc i Andrzej Wajda. Równie bogata i znacząca jest jego kariera teatralna. Kiedyś satyryczny tygodnik Szpilki napisał o panu, że pan na ekranie albo umiera, albo się rozbiera. Albo jedno i drugie. Albo jedno i drugie. Jaki jest los przystojnego aktora? No rzeczywiście, na ten temat mógłbym sporo opowiadać, jak te momenty się odsłaniały tej golizny na moim ciele, ale ja pamiętam taką rozkładówę wielką w piśmie Ekran, gdzie Golusieńcy jesteśmy z Grażynką Długołęcką. Dzieje grzechu. Dzieje grzechu, udrapowani przez Borowczyka w takich pięknych materiach bordowych. Cała olbrzymia rozkładówka. Koledzy mówią, stary, jak mogłeś? No, trzeba było zaprotestować. No więc ja nieśmiało na drugi dzień poszedłem do redakcji i mówię, jak mogliście? Przecież nie było mojego zezwolenia, żebym ja tu goły był pokazywany. No i tak, i na drugi dzień już to wiedział Borowczyk i mówi, no tak, nie masz do mnie zaufania. Pamiętam, jak w Brzezinie, jako trup, Olbrychski mówi, to se tam przyklej, zasłoń se wszystko. Bożeż ty mój, no próbowałem, oczywiście piżama zdarta z człowieka i te biedne kobiety w czerni, modlące się. Mówię, a co się pan wstydzi? Taki młody umiera. I one mnie nastrajały, motywowały do tego, że oto jest ecce homo, prawda, ten chudy gruźlik konający nagi. No to jest taki los człowieka. I z tym przeświadczeniem dawałem się rozbierać. Mawia pan, jestem chłopakiem z Ligoty, a nie z centrum. Co to znaczy? Ligota to taka dzielnica willowa w dużym stopniu, gdzie wojewoda Grażyński wybudował domy dla swoich urzędników w latach 20. No i po wojnie moi rodzice w jednej z tych willi otrzymali mieszkanie. Ojciec stworzył szpitalnictwo na Śląsku. Ale Ligota w ogóle była kiedyś osobną wsią u księcia Pszczyńskiego. Ma swoją dosyć długą historię, starszą niż same Katowice. Żeby tak zorientować widzów, to powiem, że kopalnia Wujek należa do dzielnicowej rady Ligoty. To jest taka dzielnica, która mnie uformowała i coraz więcej się o niej dowiadywałem w miarę lat. W Katowicach w Ligocie są pochowani harcerze, obrońcy Katowic. I w moim chówcu harcmistrz Jerzy Kapłonek no był świadkiem tej obrony wieży spadochronowej, co usiłowano podważyć, że czegoś takiego nie było. Także ja byłem wychowany przez harcmistrzów, no, którzy pamiętali, że na Śląsku były szare szeregi. Nikt tego nie wie. Wszyscy wiążą szare szeregi z Powstaniem Warszawskim, ale były też tam. Ligota to jest też wielka bazylika. Powstała z inicjatywy niemieckiej, celem germanizowania tamtego śląskiego ludu, żeby nie pielgrzymowali do piekar śląskich czy do Częstochowy, tylko właśnie tam. I tam, naprzeciw tej bazyliki, jest cmentarz, gdzie leżą moi rodzice, ale też leży moja piastunka i jej rodzina, biskup Franciszka, miała 96 lat, kiedy zmarła, pochowała wszystkich 9 swoich synów, górników. No nie wszyscy zginęli na kopalni, ale zdaje się tych większość. Więc i przez to wszedłem w bardzo określone towarzystwo z domów czerwonych cegły, z familoków, tak? Taki Waldek Góra tam. Erwin Rzymła to moi przyjaciele, Jasiu Brudek, wymieniam specjalnie nazwiska, żeby pokazać, że tam byłem zakorzeniony. I kiedyś przyjechał prezydent Lech Kaczyński na obchody tych 9 z Wujka,
No to ja recytowałem wiersze tych amatorów poetów. To musiało być bardzo wzruszające, bo ja się wzruszyłem, ale wzruszyła się też i orkiestra. I naprzeciwko zobaczyłem moich znajomych kolegów z tamtych dawnych lat. Też zresztą bardzo właśnie wtedy wzruszonych. Także bywam tam. Także to jest bardzo ważna część w ogóle Katowic. A w których domach bywał pan jako ministrant, który razem z księdzem kolędował po prostu i chodził od domu do domu? No, to były całe ulice. Ulica Bronisławy na przykład, taka pierwsza mi przychodzi do głowy. Ale i ulica Owsiana w Starych Panewnikach, bo to też należało do tej części. Czy ulica Wozaków, to jest w części tej Starej Ligoty, bliżej kopalni Wujek. To mój świat, to mój żywioł. A dlaczego mówili o pana mamie biskup w spódnicy? Mama zaangażowała się jako już 30 tam niespełna paroletnia osóbka w kurii katowickiej, w kursy wychowywania dzieci, coś takiego było. I był zaprzyjaźniony z matką ksiądz Franciszek Grudniok, który odwiedzał nas czasami, bywał u nas ksiądz biskup Bednosz też w mieszkaniu. I to było takie środowisko gościa niedzielnego. To mamie zresztą na długo zostało to, że tak doradzała z punktu widzenia właśnie kościoła, wiary. Bo sama ukończyła szkołę w Szymanowie tutaj pod Warszawą, prowadzoną przez siostry. Miała 11 lat, kiedy tam weszła, obiecała sobie, jak nam później opowiadała, że nigdy już swoich dzieci by nie oddała do klasztornej szkoły. Chociaż jak zmarł ojciec, to ona właśnie wróciła tam i do nowicjatu. Takie jej życie się nie skończyło w klasztorze, ale niemniej ten cały wątek jej religijności jest bardzo poważny. W domu stale były numery znaku, tygodnik powszechny. A wreszcie, mając lat 60, studiowała teologię do 65 i no, pozostał jej indeks. Także i tam były coraz lepsze stopnie. Była jeszcze babcia, która mówiła podobno, pytała pana: Oliek, a ty kochasz Polskę? Tak, ale to jest tak. Jedna babka to jest ta, która ze Śląska. Tak? To taka przeszywana piastunka. Babko, dajcie mi chleba z tłustym i posólcie, ale tak, co by chcuł. Żebym czuł sól na chlebie ze smalcem. A ta wspomniana babcia, taka kresowa, to Maria Kozakiewicz. Kotoni po pierwszym mężu. Mieszkała tu w Warszawie. Ona jako 14-letnia dziewczyna przemycała w Kudyjowcach bibułę dla Polskiej Organizacji Wojskowej, chroniąc w ten sposób wielu ludzi od rozstrzelania, od wywózki i tak dalej. Także tam Piłsudski zawsze był na eksponowany gdzieś. No i to pierwsze pytanie takie: Oliek, a ty kochasz Polskę? Tak myśmy się z tego śmiali, ale za tym kryło się świadectwo niezwykłe. No a pan, aktor zachwycający, którego podziwiano, nagle postanawia wyjechać z Polski i jedzie do Niemiec. I zaczął pan pracować w 1988 roku w Niemczech. W 1988 roku to była jeszcze Austria. Aha. A już tak gdzieś styczeń to już był Berlin. No potem było Monachium. Kurs języka niemieckiego. Mówi pan nawet twardszym głosem, jak pan mówi Monachium. No nie wiem dlaczego. To w ogóle jest oczywiście dla aktora bardzo zabawne. Że no,
jak powiem po śląsku, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię cenić trzeba, tylko ten tylko się dowie, kto cię stracił. Nie? Inny głos, inna w ogóle jest emisja z tego. Nie? To jest ta zabawa, tak jak i wtedy, jak się mówi w innym języku, jak się gra w innym języku, to od razu się jest w innej osobowości. A to stąd panu ta niemiecka Litauen, osobowość się wzięła? Litauen, Vaterland, du gleichst dem Wohlbefinden, wie groß dein wahrer Wert ist, kann nur der ergründen, der dich verlor. Tak? Litwo, ojczyzno moja i tak dalej. Też pięknie brzmi. Bo pięknie przełożone przez Dedeciusa, przez jego instytut. Ja zresztą bardzo dużo mówiłem polskiej poezji po niemiecku. Dzisiaj to, mimo że dzisiaj gorzej wychodzi, jeżeli ktoś mnie w tej chwili słucha, ale wtedy miałem nauczycielkę wymowy i postanowiłem to wypiłować. Pamiętam największe sukcesy, takie indywidualne, to miałem między innymi, kiedy czytałem wielką improwizację z Dziadów. No ale przede wszystkim sukces odniosły psalmy Dawida, monodram. To było, od tego właśnie spróbowałem zacząć. To jest taki mój osobisty rzeczywiście sukces nad sobą. Bo ileż trzeba było włożyć pracy, żeby półtorej godziny gadać samemu w tym obcym języku. Jedno to jest język, ale pewnie i mentalność inna i trochę, nie wiem, czy metoda aktorska, czy nastrój w teatrze w Niemczech jest taki sam jak w polskim teatrze, czy sposób pracy nad rolą jest taki sam, czy jednak są jakieś narodowe preferencje? Powiedziałbym, że są. Odczuwałem swoją egzotyczność, no chociażby przez rodzaj emocjonalności. Ale mogło być po mojej stronie też niezrozumienie tego, jak oni budują rolę, jak je rysują. Są bardzo precyzyjni w tym i umieją to świetnie powtórzyć w dokładnych rytmach. Do teatru tam się idzie po to, żeby być pouczonym. To jest moralische Anstalt, tak? Instytucja moralna. Ludzie przychodzą słuchać, skupiają się, aha, to świat jest taki, rozumiem, albo zgadza się, albo się nie zgadza. My jesteśmy bardziej wrażeniowcy. Działa u nas na emocje. Coś nas może porwać, nie do końca możemy zrozumieć, a jak Niemiec nie rozumie, to ma z tym kłopot i uważa, że coś tutaj jest nieuczciwie wobec niego. To pewnie nie tylko w dziedzinie teatru tak jest. Ja myślę, że nie tylko, ale to, co jest porywające było dla mnie, oni mają taki etos boemy lewicujący jakby. To co z tego, że ja mam second hand tam ubranie, idziemy na piwo. Dlaczego nie poszedłeś z nami na piwo? Dlaczego nie jesteś z nami? Oni angażują się w świat. Komentują świat. Tylko ja jakieś miałem wrażenie, że oni komentują go tak bezczelniej, ale jednocześnie tak jakby to było zbudowane na wyobrażeniu, jaki ten świat być powinien. Tam zrozumiałem, że moje serce bije po lewej stronie. Bo było to jakieś czyste u nich, nieobciążone tym, że u nas to od razu komuna za tym lewym sercem, o lewej stronie jest. Tylko ta wrażliwość po prostu. I teraz, kiedy pan wrócił do Polski, to wrócił pan już... Wróciło panu, pana dwóch. Wrócił aktor, który był wcześniej, ale wrócił też działacz, bo szybko stał się pan prezesem ZASP-u i takim głosem aktorów polskich, wybranym szereg razy na to stanowisko. Ale mam też wrażenie, że pan uwierzył w to, że może coś zrobić dla aktorów. Ta swoboda przy tym piwie moich kolegów w Niemczech pomogła mi być swobodniejszym w rozmowie na forum publicznym, w interesie społecznym, w interesie polskiego teatru. Nie wiem, czy wytrzymam, bo to dobiega już 8 lat mojej służby dla ZASP, ale rzeczywiście w Niemczech uzyskałem tę motywację. Tam uzyskał pan motywację, a czy w Polsce uzyskał pan
ucho, że tak powiem, dla tego, co pan mówi, od strony tych, którzy decydują, czyli właśnie polityków. Kiedyś wsparł pan nawet kampanię wyborczą Lecha Kaczyńskiego. Tak. Czy z tą nadzieją właśnie? I mówiłem bardzo ciekawie, bo ja sam wymyśliłem ten spot, nie pan Michał Kamiński, tylko ja sam, że Hollywood nam naszej historii nie opowie. To w dobie dzisiejszych haseł, żeby jednak w Hollywood zamówić jakąś produkcję, jakoś to razem można by zebrać. Jest tyle rzeczywiście ciekawych rzeczy w naszej historii, gdyby nas było stać, żeby ją sobie, ale czy światu opowiedzieć? No jest idzie ten świetnie zrobiony serial turecki. No więc czyżby na zasadzie takiej egzotycznej nie mógłby gdzieś być i polski? Ja zresztą, wie pan, to jest drugi nurt u mnie motywacji. Kiedy zacząłem wyprowadzać aktorów Teatru Narodowego na ulicę, tak? Najpierw urodziny Mickiewicza pod Mickiewiczem, pod Bogusławskim zabawa, bo to było z okazji urodzin Mickiewicza, ale wspominaliśmy o trudnych czasach i tak dalej. Ja pisałem sam te teksty, te szopki wszystkie. Kiedy się zakończył proces oddawania teatrów samorządom, no urządziliśmy tę demonstrację pod Bogusławskim. Pod pomnikiem. Po prostu. Tak. Kontekst Teatru Narodowego, tam zginął Baczyński, więc mnie się wydawało oczywiste, że... Krzysztof Kamil Baczyński zginął na Placu Teatralnym w Warszawie i to się wpisuje w etos każdego aktora, który chce się mianować teatr, że jest aktorem Teatru Narodowego. I byli ze mną aktorzy i zrobiliśmy taką wartę. Ale jak pan uważa, jeżeli moje pokolenie, to jest 68 rok, naznaczyły dziady Mickiewicza, to we mnie była wściekłość i złość, dlaczego te dziady ciągle są takie ulukrowane, że to taka poetyckość gdzieś w tym XIX wieku. No, pisał Mickiewicz wściekły. No, kiedy wam się zechce pisać o tych sprawach, dziennikarze, milczycie, więc wyprowadziłem aktorów przed Teatr Narodowy. Zrobiliśmy inscenizację w roku 2000 Zaduszki Narodowe, wspominając tych od początku XIX wieku wywożonych aż po 56 rok. Wtedy, kiedy niektórzy moi koledzy pojawiali się w klasie, bo stamtąd przyjeżdżali, a niektórych jeszcze wysyłano. I to aktorzy odczytali, jest zapis z tego, ostał się z tego zapis. Więc próba znalezienia, określenia siebie w kontekście właśnie historii, tradycji pomaga mnie odnaleźć się, po co ja do diabła jestem w społeczeństwie, do jakiej rozmowy jestem. Jeżeli Teatr Narodowy nie będzie rozmawiał z Rachelą w Weselu, ja grałem Żyda w Weselu, to urządziliśmy namiot czytania, namiot przymierza poświęcony skazanym mieszkańcom Warszawy, skazanym na zagładę z tekstów Hanny Kral. A tak pragmatycznie jakby spojrzeć na to, oprócz tych wszystkich działań artystycznych, to jedno wsparcie takie polityczne w kampanii prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego. Czy otrzymał pan w zamian coś dla teatru, dla siebie? Czy kiedy już prezydent został prezydentem, był dalszy ciąg pana udziału w jego życiu? Nie było tego dalszego ciągu, który mi obiecywano. Ja byłem tym bardzo rozczarowany, bo przecież niektórzy mnie wypychali do tego, że powinienem tam się znaleźć w tym spocie, a niektórzy mówili, nie rób tego. No i raptem zwyciężyli ci, którzy mówili, a mówiliśmy, po co się było pchać, po co było do tej polityki. Ale to był człowiek, który bardzo wspierał życie teatralne w stolicy, bardzo, bardzo wrażliwy. Co pan czuł, jak Jerzy Zelnik w zabawnym takim podstępie radiowym prawie wysłał pana na emeryturę? My z Jerzym się znamy naprawdę od wielu, wielu lat, lubimy się i uważałem, że po prostu czegoś on nie zrozumiał, gdzie tu my po różnych stronach, przecież nawet byliśmy w telewizji,
I dyskutowaliśmy, ja uważam, że trzeba głosować za prezydentem Komorowskim, bo to będzie spokój, bo to stabilność. No on stał się bardzo agitatorem po tamtej stronie, mimo że pan prezydent Komorowski wcale nie był takim dobrym dla zrozumienia naszych problemów teatralnych. Pan prezydent powiedział, pieniędzy jest dość, tylko są źle zarządzane. To wynikało z pewnej sympatii dla teatru pewnie Karolaka, gdzie złożył wizytę, a nie w Teatrze Narodowym. Więc nie było tak słodko, żebym ja, ale przecież nie tylko dla tej sprawy się zaangażowałem w to, w te akcje sympatii, nie poglądów, sympatii wyborczych. To też pewnie z Niemiec jest. Dlaczego nie mogę mieć swoich sympatii politycznych? Mogę mieć. A gdybym zapytał teraz głosem pana babci, Olek, a ty kochasz Polskę, tak, to co to dzisiaj dla pana znaczy? Przede wszystkim muszę zobaczyć, że składamy się z wielu racji, wielu interesów, wielu priorytetów. Różnie sobie wyobrażamy, co dla kogo jest ważne. No, dla mnie, chociażby z tego powodu, że jestem prezesem tego środowiska naszego, to dla mnie ta kultura jest strasznie istotna. W panu jest teraz więcej aktora czy działacza? No, absolutnie mnie zjadło to działanie. A moje środowisko zachowuje się tak, jak takie dzieci, myśląc, ktoś to za nas załatwi. Pani Strzępka na przykład, bardzo wybitna reżyserka, wspaniała, napisała takim, że tym muszą się zająć aktywiści. My jesteśmy artyści, ale aktywiści powinni się zająć. No więc ja wylądowałem w roli aktywisty. Ale jeżeli im się zdaje, że starszy pan załatwi ich rzeczywistość, tę, w której oni działają, to oni się grubo mylą. Tym bardziej, że pan jest nadal artystą i bardzo poproszę, żeby pan nim pozostał. Dziękuję. Będąc aktywistą.